Śpiąco. Tutaj sobie leci jazz, choinka zapalona. I nagle tak się patrzę, ona jeszcze bardziej leżała pod kocykiem, jej totalnie nie widziałam. Dzień dobry, witam w dzisiejszym vlogu Wasie. Dzisiaj robimy sobie Wigilię. Tak ludzie, mega świątecznie, aczkolwiek jestem w totalnej dupie. Serio! Generalnie absolutnie nic nie jest gotowe, ale najpierw musimy posprzątać chatę, musimy podkurzać, umyć podłogi. Tutaj zmywarka, tu jest mnóstwo rzeczy po wczorajszym vlog ma się. Właściwie nawet nie wczorajszym, nie, mam nadzieję, że wczorajszym. Nie wiem, kiedy ja to zmontuję. Okej, mama mnie nie kocha. Sprawdźmy, czy tatuś mnie kocha. Elegancja. Nikt mnie nie kocha w tej rodzinie. Ja myślałam, że ja nie będę miała co nagrywać, może czasem w tym fascynującym życiu, ale nie, moje życie jednak jest tak fascynujące, że ja mam wręcz za dużo tego, ja nie mam czasu montować. Ja teraz zaczyna się naprawdę fajny maraton, więc dobra, skoro już tu stoję, to zacznę sprzątać łazienkę. Ktoś to do mnie dzwoni. Chyba wiem, co mogłabym dostać na gwiazdkę. Fajny mop do podłóg. Mój domowy lifehack, kochani. Bierzemy i pięknie wszystko możemy wekać w każdą szczelinę. Widzowie, mega dupa z czasem, totalnie się dzisiaj nie wyrabiam. Ledwo co zdążyłam ogarniać mieszkanie, ale to i tak jeszcze mam kilka rzeczy do poprawy. Włosy jeszcze są mokre, ale zanim będę uberowcem, bo zaraz jadę odebrać mojego pierwszego dzisiejszego gościa, to musimy zrobić prezent. Zasada jest taka, na którą się umówiliśmy, że każdy kupuje danej osobie prezent, rzecz, która mu się najbardziej z nim kojarzy. Boże, wpadłam na to i jestem mega zadowolona, tylko teraz musi nam to wyjść. Moi drodzy, kupiłam ręcznik. Czy to sugeruje, że ta osoba się nie myje czy coś? Nie! Po prostu byłam z tą osobą w Egipcie. Poleciałam z nią na początku tego roku do Egiptu i totalnie się nie znając. Po prostu stwierdziłyśmy, have fun! No i super tam spędziłyśmy czas i codziennie po prostu miałyśmy robione, wiecie, różne zwierzątka, łabądki i tak dalej z ręcznika. A kolejna rzecz, tu w ogóle będzie troszkę taka wigilia bez cenzury, troszkę nie family content vibe, plus 18. Dane winko, które również bardzo mi się z nią kojarzy, ponieważ jeździłyśmy również na różne festiwale razem i to nasza taka tradycyjka. Łabędź z ręcznika. To 11 tysięcy wyświetleń, lecimy. Moje życie po 20 właśnie takie jest. Kręcam, kurde, łabędzie z ręcznika. Ja nie nadążam, jakim cudem to jest. Jakim cudem, ona to już ma to tak razem. No zaczyna to już jakoś wyglądać. To się jakoś nie trzyma do końca. Nie, nie, porażka, jakiś inny tutorial. Jeszcze raz. Lecimy. No, całkiem, moi drodzy, jest. Dobra, no w sumie nie jest najgorzej. Tu bym mogła włożyć wińska akurat. Dobra, mam kwiata. Przecież to naprawdę wygląda mega dobrze. Teraz zobaczmy, czy na pewno jestem tu, gdzie Madi. Przepuścić piosenkę dla niej. Stary! Miałam ci puścić piosenkę na początek. O, dobra, czekaj, to zamykaj. No, zamykaj. Zamawiała pani przejazd? Zapraszam. O Boże, a jebiste. Ej, ale zajebiście udało nam się znaleźć. Dalej szybko, dobrze. Do bagażnika mogę to wrzucić? Tak, kochana, tyle miejsca jest, że śmiało. Jest strasznie brudne to auto. Ale moje też jest identyczne. Ja ale jest nie zima. Nie moje auto zima. Hej! Oto ona. Hej! To nie na nos? Ej, mega słodkie jest w ogóle. Fajne, mega nie? Cute. Jest takie, pasuje do ciebie, może. Pasuje do ciebie. Nie widziałabym cię chyba w innym aucie. Co nie? Tankowanko! Pieniądze lecą! Co robisz? Dziś mówiłam! Masakra. Tara, ja się strasznie zdziwiłam, ile kosztują parkingi. My przed naszą Wigilią, kochani, jesteśmy w Maczku! Efekty socjalne?
no. Minecraft jest stary. I jeszcze taki kuponiczek. Kiedyś był za 10. Kiedyś to było. Z tego telefonu, tak? A, no, no dobrze to, ale mogę się postarać z tego samego. Koko. Śmietanowy. Oj, frytki, dla tej pani frytki. Dobrze, robicie. E-cola. I nie zero, zwykła. Sos śmietanowy do tego, do tych nuggetsów. Do nuggetsów, tak? I jeszcze osobno będzie sos, a też śmietanowy. Dziękuję, do widzenia. Dwa razy wrócimy do okolicy. Trzeba zorganizować wigilię. Tutaj jem McDonalda i właśnie wyszłam na Ubera. Na Uberice, żeby pozamawiać wszystko, aczkolwiek nie ma uszek, nie ma nigdzie uszek. Dzwonię i uszka będą dopiero 23 grudnia. Także co robię? Dzwonię do mamy. Też... Mama, gdzie się kupuje uszka? Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. Ja robię właśnie teraz prezent. W ogóle Maddie opowiada całą historię życia, więc nawet nie jest skoncentrowana, co robię. I tak się zastanawiam właściwie, czy ci pokazy... No poczekaj! Jezu, myślałam, że to sto! Świeczka? Nie, to mój statyw! Taką świeczkę tutaj to... Ale stwierdziłam, że bardziej wystawię na rzeczy, które mi się z kimś kojarzą, niż żeby to jakimś prezencikiem ale takim stricte. Ja też tak zrobiłam. On jest największym hejterem, zawsze był, rzucam worki w tłum. I przecież zawsze, jak później wychodziliśmy na imprezę, to zawsze byłyśmy jak, Boże, tylko żeby rzucał worki w tłum. Rzucam worki w tłum jeszcze. I właśnie teraz nabijam mu kałaczki, żeby pobijać, bo też mi się kojarzy, to jest rzuca worek, który rzuca w tłum i tam jest maska po prostu Ken, bo też mi się kojarzy z takim Kenem. I wiesz, teraz szczerze chodzę i szukam jeża, nie? I znalazłam jeża! Czy przykleiłaś teraz? Tak, wykałaczki, żeby tego, żeby to dać family friendly content, właśnie nabijam wykałaczki. No że jednak to będzie, kochani, vlog łączony. Jednak. Vlog łączony jednak. Najlepsze kawę kupiłaś? Mhm. Mega. Już raz piłem u ciebie kawę z mlekiem owsianym. Ciepło, a nie zimno. No, to już ten sam. Zawsze nie raczyłaś zimną no, kawą. No, to prawda. I czaj, że za ten rok, jak byliśmy w Egipcie? Ej, ale to jest dla mnie niesamowite, że my tylko rok się znamy. As I'm trying to get your attention. Giving you a smile. I can seem to look away. Widzowie, zgadnijcie, na którą umówiłyśmy się na Wigilię? Na 19, tak. Która jest 19, tak. Czy idziemy właśnie dopiero na zakupy na Wigilię? Tak. Tak. No i czy co, nie? Bo on nie był pode mną. Halo? Nie radzę sobie z bramką, musisz mi otworzyć. A. Kończymy zakupy. My, we dwie, jak organizacja? Nie, mega słabe, nie możemy robić takich rzeczy. Ale dobra. Ale wiesz, dlaczego tak się dzieje? Powiedziałam, że już kończymy zakupy, więc sprawdźmy. Bierzemy to? Bierzemy. Tak, już obgadywałaś. Obgadałaś. Świata już obgadałeś. To prawda, dobra. Pomarańcze, co się kupuje na święta, co my w ogóle chcemy, stara? O, mandarynki! My uszek jeszcze nie mam. Dobrze, że pierogi przyszły, ale uszek nie ma. Barszcz trzeba kupić. Wyglądasz mega fresh. Kochani, nie ma barszczu. Gdzie jest barszcz? Co my w ogóle chcemy? Co dzisiaj robimy? Nie wiem, pierogi zrobimy, zjemy barszcz. Potrzebujemy barszczu, potrzebujemy uszek. I co jeszcze? I tyle? Do grzańca rzeczy. Co się kupi do grzańca daje? Cynamon, pomarańcza. Tyle. No, no bo zjadłyśmy stara maka. Taki mi właśnie jesteśmy gotowi. Stara, weź mi mieć. Nie widzę, ale to jest porażka, tu nic nie ma. Jakie soki, nie? Dobra, to twój prank się sprawdza. Jakby właśnie kiedyś taki sok był. No. To teraz mogliby się tak sprankować, że bar zamiast soku. No. Dam starczy, starczy. Tak, starczy, tylko to teraz z uszkami zrobimy. Idziemy zobaczyć, czy są uszka na tych, które, takich tych. Czy na jakimś tygodniu włosko-hiszpańskim. A to są wyjątkowe, Boże, na... No i co? Są święta. O, stara uszka. No? No patrz, to jest XXL, to jest trochę mniej niż to, co chciałeś. A te? Ej. Nie, to nie są uszka. To chcemy? Najwyżej cię spakuję na wynos. Najwyżej wezmę do Krakowa, to są uszka. No, mama będzie zadowolona. O, to te, nie? A, wielowocowe. No dawaj, no, nie ma. No i to są szybkie zakupy, kochani. Aparat też kupujemy. A, jak chcę wszystko. No co, no, ale ja naprawdę lubię ten bar z Krakusa, okej? Okay? On jest naprawdę mega dobry. Naprawdę nie sądzę, że ktokolwiek pomyślał, że jeżeli ja mówię, ej kochani, dobrze na Wigilię, to naprawdę nie sądzę, żebyście... Ja naprawdę myślałam, że Julia będzie gotować barsz dzisiaj, nie? Szanie, tak, bo... misja zakończona. Jolta. Ufa. A, było jednak mniejsze, więc jednak mama się zmęczy. Barszcz. Wielowoc.
Czosnowy w czekoladzie. Barsz. O, drogi. Artykułów i zatwierdź. O nie, i teraz kasa, dobra. Wybierz artykuł. Żurawina. 12 zł? Aha. No właśnie. Czy aparat leżał na wadze? Możliwe. No jak zra, można jechać i robić wigilię. Dobrze, pierogi przyszły. Dobra, stara, to jest nasze zdjęcie. Jedyne zdjęcie, jakie ci zdążyłam zrobić. Pokaż. Jest godzina 19:19. 19:19. Trzeba zrobić screen. Ja też. Jutro vlog ma złączony. Taki jest twój tak, ten. Tak, ja daję taką czciankę. Kochani. Jutro vlog ma złączony. Pierożki są. Zdra, będziesz tak na wigilię? No nie mam sweterek świątecznie ładnie. A, dobrze, no ja też się będę musiała przebrać. To może teraz jeszcze przebierzmy. Ahoj, wigilia! Nie równo. Nie równo. Nie! Ej, tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Ej, to trochę odstaje z moim sweterkiem świątecznym w takim razie. Co tutaj się stało? Ahoj, wigilia! Jak to ten wasz robi? Jak to wlewasz po prostu? To gara i tyle, nie? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear savior's birth. Dobić na bukiet, po co dobić na... Żeby dać na talę! Łóżka, nie jakieś te... Nie! Będziemy jeść zieloninę! Till he appeared and the soul felt its worth. Pięknie! O, pierwszy gość! Dzień dobry! Up hope, weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, here. Kochani, jestem bardzo wdzięczna, że wszyscy tutaj zgromadziliśmy się. Słyszycie ten zapach? Czujecie, jaki jest gorący? Słyszycie ten zapach? Zrobiła zakwas tydzień temu. Tak, z kiszonego buraka. Kurde, grunt, że nie wylałam. Christ was born on night divine. Zacznij jeść i do mnie zaraz gaskawa przyjdzie, wiesz? Julia, ale nie wygłupiaj się. Ale jemy. Sara, to się przypaliło. Nie lubię anyżu. Sypałam jak to stary. Czosnek granulowany. Otwierać też mamy patrzeć z zamkniętą. Wow, dziękuję, że mi to kupiłeś! Matisz, to też ciebie. Ale super! O Boże! To jest ręcznik złożony w tego, jak on się nazywa? Łabędzia z Egiptu. To ręcznik jest dla mnie? Tak. Nowiutki, kochana. Rzucam borki w tłum. Kto łapie, ten jara. Boże, tak! Ja zawsze, jak przychodzę do salonu, to kupuję to Fifi. Zawsze daję im to Fifi. Z czerwonymi ustami. Serio, już myślałam, że to będzie pomazka, którą zostawiłam w twoim aucie. Po twojej akcji z idealnie! Ale super! Będę mogła wypromować kolejne krople! Ej, to prawda, że są opalacze! Ej, nie wpadałabym na to. Ale to prawda, no. Mogę rozwalić. I się kojarzysz z tym kotem, ale o co chodzi z tym kotem? Śnieżynki teraz robić herbatkę i wiesz, pić sobie w moim autku. Mogę jechać tak i nie patrzeć. A drugą ręką pić! Okej, czyli... Ja sobie myślałam, że jak będziemy chcieli gdzieś być, to mówię, nie, koło fortuny zadecyduje, kto wychodzi z tym. Ej,
zawalone. Ty, ty jesteś kontenciara jednak. Ej, ale widzę, że obie pomyśleliśmy o Egipcie. No bo stara, no w sumie tam się poznałeś. Dobra, więc sprawa wygląda tak. Maddy powiedziała, ej, zróbmy koło fortuny. No i już widzicie, jak się prezentuje nasz wynik losowania. Miasto, zmierzamy. Ej, moja kobra! Wesołych świąt! No, naprawdę mega ładnie! Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chillin' and having a good, good time. To się właśnie widzowie docenia. Jak jesteście o 3 w nocy, wszystkie atrakcje są wolne. Ta karuzela zawsze jest obligana. Ja zawsze chcę pójść na nią, ale jest mnóstwo ludzi. Biała, kochana, bo to się sobą kręci. No bardzo ładnie. A obróć się, kochana, nie no ślicznie. Pasujesz tutaj jak nic. Dosłownie jak nic, tu pasujesz. Sytuacja wygląda tak, mamy dzisiaj łączonego vlogmasa, także dzień dobry. Ja dzisiaj właściwie zakończyłam tego vlogmasa, ponieważ o godzinie 4 ja jeszcze byłam na mieście. Bardzo dobrze się bawiłam z Maddy, także dzisiaj Maddy sobie pojechała. I jak tylko pojechała, to zaczęłam montować vlogmasa na dzisiaj. No i skończyłam o godzinie 17.30, no i właśnie teraz robię za Ubera i jadę po moją siostrę. Lipa, lipa z czasem. Dzień dobry, szybciej! Dola! Chyba nie! Dawaj, bo autobus jedzie! No jak jedzie autobus? Ola, wyglądasz jak babcia? Czemu ty dałaś tutaj to wszystko? Poczekaj, ci już. Ja nawet nie zdążyłam się umyć. Ja teraz skończyłam montować. Ja nadal nie jestem w stanie poimprezowym. Dobra, widzowie, czas posprzątać po Wigilii. Ładne ujęcie. Kochani, nie gadzasz mi na tym. Jestem gdzieś wykończona, ale to jest plus bycie gospodarzem. Wiecie, jedzenie. Nie, zaraz to tyle jest. Mówiłam, ej, serum, muszę się napić kawki drugiej. Ale mi teraz oczy dosnęły. Zasnęłam teraz na dłuższą. Ja tak wygląda. Nie. Nie jest pod barszczem. Proszę nas wszystkich dla Bibi. Dla grzecznej Bibuni. Bardzo też prezencik. Co to za prezencik? O, dental care spray. Przecież co ty tam masz? A to co to jest? Jezus, Bibusia! Byłam bardzo grzeczna. Rzucę się po prostu na te. A co się śmieje? No po prostu zostawić. I walizkę. Dla grzecznej. Oj, to nie, to jakaś pomyłka. Od początku, ale nie słyszymy. Od Mikołaja dla grzecznej Juneczki. Kurde, Ola, czy mam jakiś dżęzik, tak? Serce bije w rytmie retro. Tańczyłaś breakdance. Misiu, ja wiem, że to twoje opakowanie, nie będę ci zabraniać, ale. No to jest rzecz, z której się bardzo cieszę. Ale orzech loskowy? Wygląda jak olej. Możesz się mnie cieszyć, bo nigdzie nie było. Ja tym jedynym w sklepie dorwałam i tylko. Ale co to? No dobra, no niech będzie. To syrop do kawy, po prostu chciałam karmelowy. Ale nie było nigdzie. Orzech też może być spoko. Nie, to ja już nie chcę słonego karmelu, bo ja nie wypiję takich dwóch dużych. Ale nie, to ten orzech loskowy naprawdę pachnie bardzo ładnie. Jak Kinder Bueno, krem od no. Nie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. A ja właśnie chciałam sobie się napić teraz kawki, to spróbuję. Bardzo tam Mikołaja z czekolady. Tradycją jest jeszcze dziadek do orzechu. A ja nie dostałam, a to ja dostałam. O, kocham kinderki. Słodka jest jak kinderki. Słodka jest jak kinderki, każdy o tym wie. O, Jezu, jak super, że teraz kinderek. Ja kocham kinderki, kinderka, surprise! Dziękuję bardzo, Mikołaju. Czy mam coś jeszcze walizce, czy już mogę ją zamknąć? O, no mało do szczęścia. Pipi, właśnie, pipi się cała chowa właśnie do opakowania. Ej, zaraz zasypiam. Ja widzę.
Chciała przyjechać na vlogmasy, nie możesz tak! Jest po północy, proszę bardzo, zrobiłam makijaż, kocyki, jem sobie te figi, dostałam na Wigilię. Dziękuję bardzo. Teraz nagrywała kampanię, kochani. Także jak zawsze rychło w czas, superansko. Kasi, nie otwieramy kalendarz! Dobra, to trzymaj, trzymaj, a później ci dam jeszcze 15 na koniec. Derki, po dzisiejszej dawce to Fifi mam ochotę na więcej, czy o kurde, to będą dwa okienka. Kinderkę i oby teraz, teraz oby był szykobons. Szykobons? O, dwie kinderki. Lecimy z Elzą! 14. W ogóle nie było jeszcze renifera. Ja nie wiem, czy tu nie ma w ogóle renifera. Mega słaby, że go wykluczyli. Anna. Chcesz Anna? Ola. Ola. Nie, teraz. Serio, Ola, nie. Będzie w końcu coś do... Wow, w końcu to nie będzie baton? Mamy produkt do włosów. Płyn do kąpieli. A ja mam odżywkę. Odżywkę to lubię. Wow. No maska ratunkowa. Trochę już z nami tutaj przeszedł, widzowie. Ten micelarny. Mega! Kochamy takie super gadżety. Lamp. A bo ja w ogóle mam dla ciebie jedną rzecz. Była woda, tonik różany. Mam to pod oczy. I czas na Andziax, kochani! Mamy dwa. Ostatnio był dyfuzor zapachowy. It's Christmas time. Dobra, 14. To będzie boss. Znaczy, kurde, czarny ciastek. No, taki mocny? Nie, pierwsze wrażenie dla mnie to jest odświeżacz. Albo dla naszej babci. Tak, bo babcia musi mieć jakieś, albo mydło, mydło do rąk, takie, takie w kostce. No. Tak, dobrze obstawiam. Jest to cukrowy body scrub, to już totalnie nie blisko. Czujemy osobę z powodu ostatniego vlogmaskę. O, jest to! Jest kolejny vlogmas, nie mogłam się doczekać, jest niekupa choinka i jest to Majcia 214. Jezu, muszę zrobić screena na tym, jak to się robi. Dobra, kochana, także czekam na wiadomość na Instagramie jutro. Pakujemy paczkę dla ciebie, dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaczki dla was, miłego, do kolejnego nara. W końcu znalazłam czas, żeby spróbować ten ramen Oli. Ekstra zimny. Jest godzina druga. Skończyłam nagrywki, które były fajne, pobawiłam się z Olą. Ale Moli, teraz będę to montować. A jest godzina druga, więc pewnie skończę montować o 3. A o 6 chciałam wstać, żeby zmontować tego vlogmasa. Więc klasyczne powodzenie.